Cześć moi drodzy, witam was bardzo gorąco na kanale Skrzydła Mazowsza. Jestem dzisiaj w Brzuzie po długim okresie oczekiwania na warunki atmosferyczne. Dzisiaj jest idealna pogoda, po zimnych, deszczowych dniach przychodzą od jutra znowu kolejne, a dzisiaj słoneczko i temperatura około 10 stopni Celsjusza i oczywiście wiatr około godziny 18:30 ma tak zelżeć do 4 metrów na sekundę, do 5 w porywach. Napęd już przygotowałem. Latam ostatnimi czasy na śmigle Wetek. Bardzo dobrze zachowuje się przy mosterze podczas lotu. Śmigło nie wchodzi w żadne drgania. Bardzo szybko wkręca się na obroty. W całym zakresie obrotów nie ma tak zwanego dołka. No i jest naprawdę bardzo dobre. Jestem z niego zadowolony. Dobra, zobaczymy. Jest około 7 litrów w tej chwili paliwa. Zobaczymy, ile mi zostanie po dzisiejszym locie. Sprawdzimy, ile przelecę. No i później was poinformuję o tym, ile moster pali. No i moi drodzy, z uwagi na to, że wiatr jest około 4-5 metrów na sekundę, w porywach do 6, jeszcze chwilę poczekam, zademonstruję wam manetkę, tak jak już tutaj pokazywał Igor we wcześniejszym swoim filmie na kanale Ekstremiasza. Ja wam zademonstruję również manetkę Janusza. Jest bardzo ergonomiczna, idealna, bardzo dobrze trzyma się w dłoni, ma wyłącznik. Włącznik, jeżeli ktoś ma elektrostarter, naciskając manetkę, wciskamy tempomat, puszczając, ustawiamy sobie lot w poziomie. Jeżeli chcemy odpuścić, wystarczy tylko nacisnąć, odpuścić i tempomat jest wyłączony. Naprawdę manetka jest godna polecenia. Nie to, żebym kogoś zachwalał specjalnie, ale sam już wypróbowałem kilkukrotnie lecąc z tą manetką. Także jeżeli ktoś ma możliwość i chce akurat wymienić, gorąco polecam. O, jest Jarek! No przyjechałem tak na chwilkę. Miło cię widzieć, myślałem, że już się przyjedziesz. Nie no, tak wiesz, a to ja jeszcze kurde z tym okiem, jeszcze muszę chwilę. Lekarze zabrali mi jeszcze. O, miło cię widzieć. Ale może za tydzień. No to będę czekał. No, no. Startujesz? No będę startował, wiatr miał się uspokoić. Ale patrzyłem, do 300-400 metrów to już mocno wie. Tak, nie, do 200 metrów zgłosiłem do FIS-u. Czyli nisko, tak. Nisko, tak żeby trochę przynajmniej oderwać się. Dokładnie. Tak żeby się chwilę oderwać, wiesz, przewietrzyć głowę. No fajnie, kurczę. Ale już się uspokaja, nie? Jeszcze godzinę, tak. Pół godziny temu jeszcze to było tak... No jeszcze troszeczkę powiewało. No. Poszarpywało. Standardowo mijam słupy wysokiego napięcia nad samymi słupami, ponieważ drutów jako takich nie widać.
można tylko ewentualnie oceniać, gdzie mogą być od słupa do słupa. Pode mną żuraw na tle wody. I przeleśmy nad Głowaczowem. Młodzież sobie gra w piłkę. Po mojej lewej stronie jest miejscowość Podmieście, a lecę aktualnie w kierunku miejscowości Miejska Dąbrowa. Moja prędkość pod wiatr aktualnie 40 km na godzinę. Zobaczmy moje wznoszenie na maksymalnych obrotach pod wiatr. 2,5, 2,3, 2,5. Nie jest źle jak na moją masę startową. To jest bardzo dobrze. A co najważniejsze, bezpiecznie. Dobra, zaraz zobaczymy wznoszenie, jak się ustawię z wiatrem. Spróbujemy. Jeden, jeden, trzy, jeden, pięć, jeden, siedem, jeden, osiem, jeden, dziewięć, dwa, zero, dwa, jeden. No ładnie. Z wiatrem tak samo. No i po mojej lewej stronie miejscowość Bobrowniki, a na wprost miejscowość Przyluśnie. Słońce już zachodzi, spójrzcie na zachód słońca. I teraz znowu delikatnie z bocznym, trawersując. Lecę w kierunku rzeki Radomki, potem polecę nad Cycylówkę Brzuską i sobie wrócę Ursynowem do Brzuzy. Zejdę trochę niżej. Są sarny. Jedna, druga, trzecia. Nie będę schodził nisko, nie będę ich straszył. O, lis! Spójrzcie. Lis patrzy się, kto to leci. Spójrzmy, co on zrobi. Zaciekawiony. Młody, ciekawy świata. Piękny zachód słońca na czerwono. Spójrzmy na łabędzie. Cztery sztuki lecą. Piękny widok. No w rejonie lasu, w rejonie grądów ktoś pozostawił ogień. Chyba trzeba będzie zgłosić na straż pożarną. Po raz kolejny jakiemuś baranowi przyszło do głowy wypalanie traw. No nic, zadzwońmy i poinformujmy. Dobra, dodzwoniłem się na numer 112. Poinformowałem jeszcze dyżurnego, żeby potwierdzić zgłoszenie. I dobra, i lecę z powrotem już do Brzuzy. I będę lądował. Kogoś wyślą tutaj z OSP i ugaszą. Także mam nadzieję, że las zostanie uratowany, bo grądy się palą. Zostałbym jeszcze dłużej, żeby wskazać strażakom miejsce dokładne, nad którym latam, ale niestety z uwagi na to, że już słońce zaszło, robi się późno, muszę wracać i lądować, to nie zostanę dłużej. No i dobra, moja prędkość z wiatrem aktualnie 75 na godzinę. Pierwszy strażak jest. Także zaraz koledzy będą wyjeżdżać. No i koledzy wyjeżdżają do akcji.
A ja podchodzę do lądowania. Pozdrawiam serdecznie kolegów z OSP Brzuza. Dobra, słońce zaszło jakieś 15 minut temu. Robi się już szarawo, ląduję. Robi się ciemnawo, spójrzmy na zbiornik paliwa. Miałem 7 litrów paliwa, zostało około 3, może 3,5. Także na godzinę lotu spalił niedużo. Jestem bardzo zadowolony. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. No właśnie zakończyłem lot, zrobiło się już ciemno. Wyszpeiłem się do samochodu, także z dzisiejszego lotu jestem zadowolony. Tak jak widzieliście na filmie, zdążyłem zgłosić do straży pożarnej palący się las i trawy. Także straż pożarna na miejscu. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania kanału Skrzydła Mazowsza. No i do kolejnego spotkania. Możecie oczywiście materiał udostępniać dla innych, żeby gdzieś tam się również rozchodził i żeby wasi znajomi również te filmy mogli zobaczyć. Na razie, trzymajcie się. Cześć.